poprzednich odcinkach WTF City. No dobra, co ja będę ściemniał? Mamy taki mikroproblemik w mieście. Nie możemy zostawić tak Klockozaur City bez żadnej odpowiedzi, bez żadnej reakcji. Uwaga więc, naszą reakcją będzie... Dobrze, moi drodzy, skoro już ustaliliśmy, że mamy Klockozaur City głęboko w klocu, możemy się zająć budową naszego miasta! Jej! Dobrze więc, czy są jakieś pytania? Pierwsze pytanie, bo my to jesteśmy Kobi i czy my tak naprawdę musimy brać, sam wiecie, udział w całym tym WTF City? Bo my tak nie do końca jesteśmy WTF-y przecież, tak? Czy musimy tutaj naprawdę występować ewentualnie, czy nie możemy mieć swojego miasta? No, w sumie my Playmobile trochę tak samo, przyłączamy się do pytania. Jesteście na tym kanale i z tego kanału dostajecie hajs, więc proszę brać grzecznie udział w naszych serialach i produkcie. Odpowiedziane. A teraz, drodzy przyszli mieszkańcy WTF City, bierzmy się do roboty, bierzmy się do budowy miasta, jej! No, co tak stoicie? Bierzmy się do budowy miasta. No, czemu jeszcze nie budujecie? O, drogi panie, ja mam trochę takie pytanie, bo mam wrażenie, że każdy się boi zapytać. I jak właściwie się buduje to miasto? No właśnie, bo my nie wiemy, jak buduje się to miasto. Nigdy z nas nie budował miasta. W sumie dobre pytanie. Budowlaniec! No dzień dobry. Budowlaniec, powiedz nam, jak buduje się to miasto. O, skąd ja mam wiedzieć? Przecież nigdy żadnego nie budowałem. Nikt z nas chyba nie budował nigdy żadnego miasta. Jedyne, co mogliśmy sobie zbudować, to jakąś chatę z ogrysków i innych śmieci w koszu, bo zazwyczaj tam lądujemy po wypakowaniu z opakowania. Nikt z nas nigdy nie planował przyszłości. Nikt z nas nigdy nie planował, że będzie miał miasto. Ani w ogóle, że będzie miał cokolwiek. Więc, nie wiem. Babra, czy ktoś ma jakiekolwiek pojęcie, jak wybudować miasto? Lub jak w ogóle cokolwiek wybudować? Może napadnijmy na Klockozaur City, przejmiemy to miasto i będziemy mieli miasto. Jako pato świnko biorę się na przywódcę. Piu, 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 piu. Nie pato świnko. TZN pomysł może nawet jest niegłupi, ale aktualnie Klockozaur City ma przeogromne problemy. No za Chiny ludowe bym się teraz tam nie pakował. Potwierdzam info. Ostatni raz obejrzałem ten ich ostatni odcinek, nie jest tam zbyt wesoło, mimo wszystko. Pipu, 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 pipu. Dokładnie. Muszę się pochwalić, moja rodzina dość mocno zniszczyła Klockozaur City, nie ma co się tam wprowadzać, trzeba zbudować swoje miasto. No dobra, ale jak mamy zbudować miasto? Nikt nas nie budował miasta. No właśnie, nikt nie ma pojęcia, jak budować miasto. Czekajcie, od tego jest internet. Pipu, pipu, pip, pipu, pipu, pip. Już wszystko wiem. W pierwszej kolejności musimy opuścić ten stolik, bo ten Benzwał kręci tu recenzję i zaraz przyjdzie i nas wywali z powrotem do kartonu i tyle będzie z miejscówki. Potrzebujemy więc nowego stolika. Nowego stolika? Ale ja! Jesteśmy zbyt mali, by zbudować stolik. Kurde no, ten but wywalił nas na ten strych. Tu jest jeden wielki syf. Jak my mamy tu w ogóle egzystować? Czekajcie, jestem naukowcem. Mam plan. Robot, pisz maila. Pipo, pipo, pipo. Okej, zaczynam pisać. Co mam pisać? Właśnie, przystań klocków.pl i pisz. Zajęty. Kurde. Mało coś tych opakowań mam. Dałby... O, mail. Ciekawe. Kto to do mnie napisał? Panie Klockozaurze, piszemy do pana w sprawie powiększenia sobie przez pana możliwości sprzedażowych. Każdy profesjonalny sklep, by działał optymalnie, musi posiadać minimum 13 opakowań plastikowych do segregacji klocków. Z naszych informacji wynika, że posiada pan jedynie 12 opakowań na segregację klocków. Brakuje więc panu jednemu opakowania.
Nie chcąc jednak śmiecić świata, nie proponujemy panu sprzedaży nowego, natomiast proponujemy rozwiązanie użycia już starego. Posiada pan jedno takie opakowanie, znajduje się ono na stryżku, jednak trzyma pan tam podróbki kloc, a gdyby je tylko tak przełożyć w inne miejsce, sugerowalibyśmy jakiś duży stolik o dużej powierzchni, gdzie będą sobie mogły leżeć, miałby pan super opakowanko do wykorzystania w swoim sklepie. Z poważaniem, mistrz świata w prowadzeniu firm. Pozdrawiam. W sumie? Okej, dał się zrobić. Już montuję stolik. Ale co dalej? Bipop. Na pewno potrzebujemy też jakichś ulic, jakichś podkładek. Co? Skąd mamy wziąć ulice i podkładki, jak on nigdy żadnych nie recenzował? Dokładnie. Nie mamy żadnych podkładek ani ulic w kolekcji. Czekajcie. Ja coś kojarzę. W tym jednym pokoju, gdzie on śpi, na jednej szafce widziałem kilka podstawek. Dostał je ho czasu temu od Rafała z kanału Rafi Bricks. Jednak one cały czas tam leżą i on nic z nimi nie robi, nie wiedzieć czemu. No tak, ale jak my po nie zejdziemy? Przecież z tego strychu to my nigdy nie zejdziemy, a nawet jakbyśmy zeszli z tych schodów, to już tu nie wrócimy. Jak one się tu mają znaleźć u góry, jak są na dole? No jak się pytam? I przede wszystkim, czemu on ich jeszcze nie zrecenzował? Przecież to jest typ, który recenzuje wszystko. Dziwne, że nie recenzuje kartonów, w których się znajdujemy. Tego nie wiem, czemu je tego nie recenzował, ale wiem, że tam są podstawki, musimy coś wymyślić. Wiem! Robot, pisz jeszcze raz maila. O, znowu ci napisał. No, elo, witam, tu ziomuś z YouTube'a. Jestem królem świata w Lego tubach i w ogóle oczywiście mam nadzieję, że nie muszę się przedstawiać, bo wiesz, z kim rozmawiasz, tak? Król Lego tuba. Więc mam taki plan, że będę zupełnie przyjazdem w Olkuszu. No i wpadłem do ciebie do domku, by zobaczyć sobie twoją kolekcję klocków Lego. Pamiętaj, że jestem wielkim heretykiem Lego, więc chcę i mam nadzieję, że na żadne nie Lego się u ciebie w domu nie natknę, bo byłbym zły i zła fama mogłaby się roznieść po świecie. Ale przecież, klockozaur, ty to jesteś też Lego fanem, gdzieś by ty tam dotknął. Oglądałem twoje pierwsze odcinki na kanale, gdzieś ty by tam dotknął jakiś inny klocków niż Lego. No to pazio muś, będę niebawem, może nawet za kilka minutek. Do zobaczenia! Szybko. Na strych. Muszę to szybko wywalić. Na strych. Szybko na strych. Szani, biegniemy szybko. Wynieść to na strych. Okej. To co następne? Czego jeszcze potrzebujemy? Ściągaj te tutoriale. Bip. Na pewno, by miasto powstało, oprócz podstawek potrzebujemy też ludzików. Tego nam akurat nie brakuje. Bip. No to potrzebujemy jeszcze budynki. Budynki? Budynki? Co to są budynki? Ktoś kojarzy jakieś budynki? Nie, ten biedak kupuje tylko najtańsze zestawy z samymi chipkami. Jak mu jakiś fan czegoś większego nie wyśle, to by najchętniej tylko takie rzeczy za 3 ziko testował. Krucho z budynkami. Tak czułem. No dobrze, czy to wszystko? Nie, jeszcze jest jakieś 57 punktów, które trzeba spełnić, by mieć miasto. Zaczynam żałować tej decyzji, że w ogóle chcemy tego miasta. Dobrze więc, jednak kloce zostały rzucone. Zbierzmy wszystkie 57 punktów i zacznijmy budować swoje miasto. I kolejnym punktem jest to, że widzowie chcieliby zobaczyć, jak buduje się miasto. No to zobaczą. W kolejnym odcinku sobie zobaczą. Tak jest, w kolejnym zobaczą. A zobaczą, jak idę robić rozgardiasz w Klockozaur City? Nie zobaczą. Trzymamy się z daleka od Klockozaur City. Gdzież on jest? No być za 3 minuty. Minęło już 4 i go dalej nie ma. A co się zrobi w konia? Ale kto miał... Nie, niemożliwe. Nie, wszyscy mnie lubią. Kto chciałby mnie zrobić w konia? Albo jakiś numer mi zrobić, zresztą po co? Nie jest to możliwe. Sprzedaż pewnie też zaraz w sklepie skoczy. Spokojnie, zaraz to się uda. Zaraz przyjdzie, prawda? Przyjdzie? Napisał, że przyjdzie. Czy jak napisał, że przyjdzie, no to pewnie przyjdzie.
4,5 minuty. Nie no, wszyscy mnie przecież lubią w internecie. Nikt nie chciałby mnie zrobić w konia, ej. Nie uwierzę. Przyjdź.